tu masz leczenie. Dzięki. Gdzie macie z tej strony Krzysiek i... Zibi! Po prostu mnie osłaniaj. Okej. Bo ja wleciałem w Berserker Mode. Okej, ja się wskroszę. Nie przejmuj się mną. Zmieniam na bazukę. Czekaj, co ty go tak kasujesz? Po co zmieniasz na bazukę, stary? Bazuka będzie na... On jest dalej gorszy od tego, który mam, nie? Bazuka będzie na takich poważnych przeciwników, albo raczej do wskrzeszania się. Tak samo jak w Prisequelu ja jej używałem. Kibel! Coś ciekawego? Snajperka do dupy i snajperka z większym damage'em o 4? Ale niczym ciekawym. Coś tu żyje. Tak, wielki psychol. Dobij go. No właśnie, to jest ten wielki, czyli taki dosyć tankowny. Ale i tak obojętnie. To podbiegnij do mnie, bo ja tu mam fajnie testał. Wycofajcie. Odpalam skilla, chuj. Dostanę regenerację i... Wiesz dobrze, że ja nie mam skilli pod obrażenia, więc ja za dużo tych obrażeń też nie robię finalnie. Skrzeszacie? Nie chcę tego zdjąłem, więc cię skrzeszam. Nie zdążysz. O sekundę. Co tam leży fioletowego? Emulson, w sensie ten. Eridium, okej. Tutaj jest strasznie dużo. Ja ci ich ściągam z innych zakątów w tym momencie. A ja padam. Widzę. Hold it! I've got you! You are a badass! Czekaj. Chodzę tam już. Dasz co z nim rady? Tak, tylko przeładuję.
Albo dobra, z pionkiem mu po prostu przycisnę. No i co mi spierdalasz? Aż chciałem ci iść pomóc przez chwilę. Czekaj, nie idź tam. Najpierw niech nas złapie safe. Druga rzecz, tu gdzieś była skrzynia. Widzę już ją. A jak do niej wejść? Tu jest, za tymi drzwiami. Widzę. Ja tu widzę inną skrzynię. Karabin i snajpera. Lepsza w obrażeniach, ale nie ma w ogóle elementala. A chyba wiem, jak do tamtej skrzynki wejść. Co wymyślisz? Albo i nie wiem, dobra. Za to ja mam pomysł. Który wydaje mi się, że od góry trzeba będzie. No właśnie o tym myślę. Nie, też nie od góry. Ale tu się da dostać od góry. I zaraz skrzynka będzie otwarta. A tutaj jest z bronią. Nie. O! Mówiłem, że zaraz skrzynka będzie otwarta. Cały jeden pistolet maszynowy. Zostaw mi go. Który nawet nie wygląda na całkiem dobry. Zobaczymy. Chujnia w chuj. I co kłamiesz, bo dwa pistolety. A, nie widziałem tylko na dole. Niebieskiego nie widziałeś, okej. Okay. Vault Hunter. Good to finally meet you in person. Hell of a job fighting through those bloodshots. This'll just take a second. Ulala, tego to nie chciałbym spotkać jako bossa. Widziałeś go w pre-sequelu. Które to jest? Ten, co się z Lilith kręcił, razem szliśmy do stacji Jacka. A. Jak tam wejść? Tędy. Mają resist na fire, zmień broń. Myślę, Zbysiu, że dobijemy tego bossa i za tyle nam starczy dzisiaj. Zostaw mi jednego z nich. Masz tam jednego. Tego, który jest najdalej. Dobra.
chciałem. Nie, właśnie tego ci zostawiłem tutaj, on miał jeden punkt HP. Szkoda, że większość moich broni opiera się na ogień, na ogniu. Kojarzysz Wilhelma z Pre-Sequela, prawda? Dobij go, dobij tego w środku. Po no właśnie. Doskonale. Aha, Explobot to był. Dobra. Dobra, widzę cel. Ja pomimo ich rezystów walę fajerem, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że zaraz będzie boss, na którego ten eksplozyw jest to potrzebny. To poczekaj chwilę. Skoro będzie boss, to ja się skoczę po amunicję. Też biegnę z tobą. Używam tą snajperę, pomimo że jest nieefektywna. Czekaj, ja się przeładuję ze wszystkim. Spoko, jest dla ciebie mod klasy. Max zdrowia plus 71, szybkość przeładowania plus 18%. Czekaj, zaraz zerknę. Spoko. Jest UZ-a. Lepsza połowa, muszę zobaczyć co to jest za skill. Czy to jest z tego drzewka, które idę teraz? Jestem rudy na 102. Jeden ze skilli w moim drzewku. To jest kurwa dla ciebie. A zaraz po tym guma się skończyła. Oba są dla ciebie. Czekaj, aż muszę zerknąć jakie mam drzewko. Bo... Nie, nie idę w ten poziom drzewka. A skill sam w sobie też mi nic nie daje. No to nie jest to, w co idę teraz. Okej. Plecy. Biorę plecy.
Biorę plecy i ten też się wycofał. No biorę plecy, ty wiesz przód. Ale tutaj same eksproboty są, więc... W zasadzie już nic nie ma. Dobra, lecę tam dalej. W zasadzie już nic nie ma, ja widzę pełną mapę, nie? No teraz się pojawia, jak weszłem dalej. Szybkie rozdanie skilla? Temu to dobrze, bo sobie stoi z tyłu i sobie skille rozdaje. Jestem sporo ten. Tu masz dobrą pozycję snajperską, jak sobie wejdziesz. Widzisz, gdzie jestem? Nie, na razie ściągałem ci przeciwników skacząc. Ale... Ja jestem zupełnie gdzie indziej, ja ci pokazuję, gdzie masz wejść. Parkurem Idzie. Tutaj. W jakiś sposób umarłem, nie wiem jak. Skoczyłeś w przepaść. Ale tak od razu mi to zdjął, że nawet nie widziałem, że spadam, tylko miałem od razu animację. Ale to ja skorzystam z zakupienia sobie amunicji, nie? Ja czekam na ciebie. Dobra, biegnę. Masz trochę amunicji. Ty wlazłeś na ten dźwig, tak? Tutaj. Jak ja wybiegnę, to powinni się na mnie skupić, a nie na tobie. Dokładnie. I powinieneś mieć też widok na plac. To by działało, ale nie przy snajperce, która jest ognista, wiesz? Ja im zadaję po 2 punkty obrażeń. A, ty jednak żyjesz, okej. Ta. Okay.
dajcie mi przeciwnika. Zostaw mi go! Zostawiam, jednocześnie cię wstrzeszą. To się właśnie o to chodziło, żeby... go zesrać od razu. Snajperka wydaje się być dosyć spoko. Gdzie? Przy badasie. Ze 118 do 164? Podbijam. I modkaz dla syreny. Pokaż, pokaż. A ja sobie rozdam skilla. Max zdrowie i wielkość magazynka. Dobra. To przeładowuję. Przydałoby mi się trochę życia, ale nie mam wszystkiego. Dobra, ja się wypuszczam do przodu. I'll carry you. Życie. Gdzie jest przeciwnik? Zdjąłem robota leżącego. Uleczyłeś się dobrze. To nie jest problem. Problem jest inny. Dasz radę się uleczyć? Raczej. Dobra. Zdjąłem to, co ich naprawia. Uważaj za tobą. Widzę. Muszę zmienić za pozycję. Tobą. Nie mam na ciebie widoku. Mam coś na dupie. Widzę właśnie. Zdejmiesz mi to? No właśnie nie widzę, gdzie to jest. A, nawet. Kolata, dobra. Moja dupa jest jeszcze. Czekaj, mi się tarcza zacznie odnawiać. Jeszcze cię widzę, ale to jest końcówka mojego pola widzenia. Okej, okay, tu jest jeden na razie. Ściągaj mi ich tu. Tu jest na razie jeden tylko, dobra. Więc easy. Dobra, zejdź tutaj. Dobra, widzę w miarę miejsce jakiejś snajperki. Tutaj po prostu.
mógłbym przyjąć. Bo oni są mega daleko. Okej, to idę. Wezmę się tu, zabunkruję. HP masz tutaj, już nie ma przeciwników, jakby co? Chyba to by wystarczyło na ten odcinek, ta walka była spoko, myślę, że nią możemy skończyć. I od tego momentu zaczniemy odcinek następny, więc żegna się z wami Krzychu. Easy win.